brydza bardzo ładna. Trochę nam te dziurkacze zesrane, albatrosy, nie no, żurawie dziubały, ale nie ten, powbijaliśmy paliki. Przestały. Kostek z siano, z sianem i sobie później zwalamy i do cielaków jest. To wygodniejsze jest wtedy. Więc chyba tak zrobimy i trochę też zrobimy siana w balotach. Może jest tam z 10 sztuk takich zwiniemy, żeby sobie było do cielaków, bo tak jak liczyłem, to taki balot do tych cielaków tam to tak na 1,5 tygodnia starcza.
na 2 tygodnie starcza. Ale to tak, jakby się, jak nam się kostka skończyła z 2 miesiące temu, to od tego czasu musimy przywozić właśnie z tych balotów. Czy to tam łyżką przywozimy, czy ta taczka się zapakuje, żeby miały. Ale trzeba, bo ładnie rosną później po takim ciężkim. Kretowiny niby wygładzić, a i tak wyszli nowa. Że nie ma rady na tych kretach. Nad rzeką tu komary latają. Tyle tego materiału nagrałem, że teraz to kurde w weekend to będę siedział i coś tam montował. Muszę przywieźć komputer, bo mam go akurat w mieszkaniu moim. Na studiach, więc... A akurat już teraz tak nie potrzebuję go za bardzo. No, bo z laptopa mogę większość jechać, więc trzeba sobie ten komputer po prostu przywiozę do domu. Też przyjadę pomóc tym. Ładnie wyschnie. Bez roztrząsania prawdopodobnie, jak nasianą kiszonkę, bo jest po prostu tak ładnie dosycha. Dlatego będzie zgarnięte i sprasowane. No ostatnio to całe praktykujemy i bardzo ładnie to wychodzi. Bo jak jest roztrząśnięte, to moim zdaniem nasianą kiszonka jest za sucha później do paszowozu. A jak jest właśnie takie mokrzejsze, to lepiej krowy jedzą. Bo to jednak jest siano kiszonka. Bo nie może być mokra. Woda nie może ciec.
była większa, jakbym jeździł na 540, ale ekonomicznie wychodzi, jak się jeździ na 1000 i ustawi sobie na 550 obrotów, bo ciąg ma mniejsze obroty. A on praktycznie przy kosiarce cały czas sobie tego tyka. Rzadko są momenty, gdzie właśnie mamy górki takie jak tamto. A nie, nie ominęła, tak mi się wydawało. Tu ładna trawa. Jedzie Fortera. Z tą samą kosiarką. Też się zapycha czasami. Trzeba podnieść. Dobrze, nożyki obróciliśmy. Na tamtych to by się zapykało. Towar klasa. Szkoda, że z tamtej łąki taki nie był, a zwykle taki był. No ale tu wylało. Warta wylała. Więc urosło. Było posiane nawozu i gnojowicy. Ale tam też, tylko że tam takie miejsce przy tej rzece, że jednak ona nie wylewa. Ale na przykład w takich latach, jak dużo pada, to tam nawet lepsze są zbiory niż tutaj. Ale chyba w tym roku tu będzie lepiej. Nie, no jak się podliczy wszystkie pokosy, to na pewno styknie. Tyle tych łąk jest, że to nie ma opcji, żeby nie starczyło nam. Jak średnio tak wychodzi balot na dzień do krów. No i tak balot na tydzień do byków z jałówkami. I co? No i cielaki na 2 tygodnie. No taki jeden balot, można powiedzieć. No to przez miesiąc, dwa, 6, 30, dajmy 30, 36 balotów na miesiąc. No to około 400 musimy zawsze mieć. Tak myślę, wydaje. Z tamtej łąki mieliśmy, bo to jednak jest na spółę, mieliśmy około 40. No tak myślę, że koło 80, może koło stówki nawet się zakręci wątpię. Ale może coś takiego. 140, dajmy na to. I razy drzwi. Tam co mamy łąki, to też 50 się ukula. Nie, no chyba nie. Może, no dobra. Nie będę gdybał, podliczę na koniec, ale dajmy na to, że będzie 40, no to do tych 180 i jeszcze ta łąka, tu ze 20 zawsze jest, to jest 220 i jeszcze są łąki, tam wychodzi zawsze koło 30, no to 250 z pierwszego pokosu będzie się tak było, no to na spokojnie starczy. Dajmy nawet jakby było 200, no to 2 pokosy, a jeszcze zwykle 3 robimy, więc będzie to waro. Zależy jak urośnie, ale powinno być. Rządzirek już trochę nakulane, przy prasie najwięcej nabujał. 5300 godzin. Tu nie ma motogodzin, tylko są godziny chyba jakoś. Nie wiem jak to się liczy. To jest jakoś inaczej. Na dobrą sprawę może być mniej niż. Mniej motogodzin niż Zetor ma 5000.
Zetora 4320, to on ma 8000 bez remontu żadnego silnika. Nigdy. Także no faktycznie już by mógł być zrobiony komplet naprawczy, bo nie ma już tej pary, ale idzie, chodzi. Do opryskiwacza czy do zgrabiarki idealny. Ja to ogólnie lubię. Wybracia łąkowe, takie są fajne, ja, to jest bardzo przyjemne. Skosisz, roztrząśniesz, zgarniesz, sprasujesz, zwieziesz. Takie przyjemne dla mnie. Ja lubię tą łąkową pracę. Bo słoma, to pierwszy dzień jest fajny, bo to jest ten pierwszy dzień taki zachwytu, że wreszcie słoma. A później na drugi, trzeci dzień to już mówisz, kurna, ile jeszcze tego jest? To jedziesz i jedziesz i te pola czasami, bo taki jest, niektóre po 15 hektarów są, to kurna, końca nie widać. Fajne są, jak są takie kawałeczki, po 5 hektarów, jedziesz, przejeżdżasz na następne, jedziesz, to fajne, tak, takie lubię pola. Ale jak jest w kawałku 15 i siedzisz tam, kurde, kilka godzin dobrych bitych, no to o Jezu. Nagrywałem ostatnio filmik, jak z trasy pierwszy wyjazd, ale była rozkalibrowana i kurde, chyba nie wrzucę tego, bo bez sensu. Cały czas mi się siatka albo nie podawała, więc... Ale zrobiłem kalibrację. Chciałem zadzwonić do pana, co nas obsługiwał. Kiedyś właśnie nam tłumaczył wszystko, bo po prostu on mi to mówił, ale po tych 3 latach zapomniałem kompletnie, jak się to robiło. I mi wytłumaczył mi na polu i zrobiłem i chodzi jak nówka. Pierwsze myślałem, że coś się siatka nam zakręciła, bo to wszystko co tam, jakieś kawałeczki były, wyciągnąłem, jakieś patyczki, nie, coś tam wyciągnąłem. Później mówię, kurde, ta siatka całą zimę była w prasie, to pewnie ta siatka jakaś jest do dupy już. Ale ona przecież była nowa praktycznie, no to nie. Też wyeliminowane i w końcu mówię, dobra. Może coś z tymi czujnikami i faktycznie. W czerwcu, później już przed żniwami będą jakieś tylko prace takie przygotowawcze. Silosy wyczyścimy. Chociaż tam jeszcze jest, więc będzie trzeba na przyczepy wyciągnąć. Od kukurydzy nie będziemy czyścić, ale na pewno od zboża będziemy. No. Ja też jeszcze w czerwcu mam sesję. Także się uczył, to nie będę miał czasu tyle nagrywać, więc teraz sobie na zapas będę nagrywał. I później po kolei sobie wrzucę. Może ktoś obejrzy. Będą mi tu latać. Nie zgasiłem? Uhu. Podnosimy. Cyk. Wszystko pięknie. Trzeba podnieść do samej góry. 2008, a tamta jest 2007, ale tamta była kupiona później jako używana, a ta była nowa u nas. Badanie. Właśnie. Cyk. Teraz
Jeszcze tą drugą złożymy. Tamtej trochę inaczej jest to zrobione mechanizm, bo tam się coś trąciło kiedyś. I pyk. I jest bajan. Obroty podkręcimy. Zrzuca. Ja często używam sobie właśnie ten automat, jak na kukurydzę na kupę wjeżdżałem, to tam nie musiałem nic klikać, tylko sobie w momencie, jak już nie miał mocy, i zrzucał sobie. O, cyk, cyk. Bardzo szybko to działa. Tu słychać dźwięk, a we walce na przykład nie ma tego dźwięku już wcale. Zmiany biegu. Widać, nie ma tego szarpnięcia. To on cały czas idzie równo. Praktycznie. No jest delikatne. Nasza kukurydza, ale nie chcemy tu po łące komuś jeździć, zawsze tu ścieżkę robimy. Dobre, by trzeba było wymienić.